choć pieniądze szczęścia nie dają. Lecz jednak każdy chciałby się o tym przekonać na własnej skórze. W niemal każdym społeczeństwie istnieją różne klasy, gdzie tym rozróżnikiem jest właśnie stan konta. Wydawałoby się, że najprostszym rozwiązaniem jest złożenie banalnego pomysłu do drukowania brakujących pieniędzy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy 20 różnych kolekcjonerskich monet. Jedne monety są droższe, warte tam 20-50 zł, inne, bardziej popularne, brzydsze, są warte 10 zł. Lecz jednak na rynku liczba monet w stosunku do liczby osób, które chciały te monety mieć, jest stosunkowo mała. Jeżeli jednak na rynku nagle pojawiłoby się 10 razy więcej monet, to wtedy te monety, które wcześniej były warte 20-50 zł, obecnie sprzedamy za 5 zł. No, w myśl zasady, że produkty są warte tyle, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić. Jeżeli wyobrazimy sobie teraz sytuację, że te nasze monety są to pieniądze, którymi płacimy na co dzień i nagle pojawia się duża liczba tych pieniędzy na rynku. Każdy jest szczęśliwy, każdy ma pełne kieszenie pieniędzy. Lecz jednak, jeżeli byśmy chcieli sprzedać rower, który wcześniej był warty 300 zł przed dodrukowaniem, obecnie 300 zł nie będzie nas satysfakcjonowało, bo mamy 300 w jednej i w drugiej kieszeni. Będziemy musieli go sprzedać co najmniej za 3000 zł, żeby nas to satysfakcjonowało. Mimo że produkty, które sprzedajemy przed i po dodrukowaniu, nie zmieniają funkcjonalności, ale liczba pieniędzy, jakie trzeba za niego zapłacić, znacznie wzrasta. Warto jeszcze dodać, że Narodowy Bank Polski systematycznie dodrukowuje pieniądze do gospodarki. Lecz jednak liczba tych pieniędzy jest stale monitorowana, żeby było ich akurat tyle, ile na rynku potrzeba. Nie za dużo i nie za mało. Jeżeli na rynku nagle pojawiłaby się ogromna masa dodatkowych pieniędzy, powstałaby hiperinflacja. Brzmi to może fajnie, podobne do hipernapędu, lecz jednak podobieństwa na tym się kończą. Skutkiem hiperinflacji może być na przykład, nie wiem, zderzenie sokoła milenium z Gwiezdnych Wojen z asteroidą. Totalny chaos. Pieniądze stają się niemal bezwartościowe. Warto tutaj jeszcze dodać, że takie samodzielne dodrukowanie, fałszowanie pieniędzy jest karalne. Od 5 do 25 lat więzienia.